To jest wywiad z Janem Kirschenbaumem dla Muzeum Poli. Dzisiaj jest 24 lipca. Rozmawiamy do projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe do kolekcji historii mówionej Muzeum Poli. Janie, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Ten wywiad z założenia miał być wywiadem biograficznym z pewnymi elementami pandemicznymi, które myślę, że nam wyjdą w toku rozmowy, kiedy będziesz opowiadać o swoim życiu. W związku z tym pierwsza część tego wywiadu jest taka, że ja po prostu proszę cię, czy mógłbyś opowiedzieć o sobie, rozpoczynając od początku, od twojego zarania i świadomości, o swoim życiorysie i wszystkich wątkach nas tutaj interesujących, dotyczących dorastania, wychowania, świadomości też swojej tożsamości, no właśnie, i też jak się odnosisz do różnych swoich tożsamości, na ile w ogóle stosujesz takie określenie. Jakbyś mógł, Janie, opowiedzieć o swoim życiu, a ja w następnej części pewnie wywiadu będę dodawać pytania doprecyzowujące. Oczywiście. To dobrze, więc urodziłem się 33 lata temu we Wrocławiu, w rodzinie, która ma korzenie żydowskie od strony taty, to znaczy ja mam korzenie żydowskie od strony mojego ojca, natomiast nie zawsze miałem tego świadomość. To była, tak jak w przypadku wielu osób w Polsce, tajemnica rodzinna. To wyglądało w ten sposób, że moi dziadkowie przetrwali, od strony taty, przetrwali wojnę w Związku Radzieckim i w latach 50., to był bodajże 54. rok, zmienili nazwisko z nazwiska Kirschenbaum na nazwisko Kraśniewski. Z tym się wiązała taka historia dosyć nieprzyjemna, ponieważ starsza siostra mojego ojca, urodzona w 1946 roku już we Wrocławiu, poszła w 1953 roku we wrześniu do pierwszej klasy i spotkała się w pierwszej klasie podstawówki z dosyć dużym antysemityzmem. Więc moi dziadkowie zdecydowali się w trakcie, czy to na wiosnę, czy to chyba było w trakcie wakacji po pierwszej klasie w 1954 roku, Na zmienienie nazwiska z Kirschenbaum na Kraśniewski. Mój dziadek zawsze mówił, że wybrali Kraśniewski z tego względu, że to nazwisko było na K i to było pierwsze nazwisko, które znaleźli w książce telefonicznej, które im się podobało i zaczynało się na K i miało w sobie K i R, więc nazwisko było zupełnie przypadkowe i nie miało do poprzedniego nazwiska, to nie było jakiś Wiśniewski czy Czereśniak, bo Kirschenbaum to drzewo czereśniowe czy drzewo wiśniowe. Ja się pytałem dziadka, dlaczego nie Wiśniewski? Mówi, że chciał, żeby było K i R. No i mój ojciec urodził się już jako Kraśniewski i tak funkcjonował i funkcjonuje całe życie. I te korzenie żydowskie mojego ojca nie były dla niego tajemnicą. Wręcz przeciwnie, mój tata bardzo półsłówkami mówi o 68 roku. Myślę, że była to nie dla niego duża trauma, miał wtedy 13 lat, ale wspomina o 68 roku jako o takim czasie, że był 13-latkiem w podstawówce i jego znajomi pytali się, czy dzieciaki z jego klasy pytały się ciągle, kiedy wyjeżdżasz, kiedy wyjeżdżacie. I to było takie chyba dla niego dosyć traumatyczne przeżycie. On nie chce do tego wracać i 68 rok to jest taką datą, która odcisnęła się na życiu mojego ojca bardzo, bardzo, mam wrażenie traumatycznie. Myślę, że zostawiło w nim takie przekonanie, że na wiele, wiele lat, że korzenie żydowskie to jest coś, o czym się najchętniej nie powinno, najlepiej nie powinno mówić, najlepiej w ogóle nie powinno mówić. W związku z tym moi rodzice, kiedy się pobrali, moja mama nie jest Żydówką, to zdecydowali się o tym, że nie ochrzczą swoich dzieci, ale też, ponieważ chcą nam zostawić wybór tradycji, której chcemy funkcjonować w przyszłości, natomiast też, żeby na jakimś stopniu nas chronić, nie wiedzieliśmy o naszym pochodzeniu ze strony taty od zawsze. Dowiedzieliśmy się
jakoś w późnej podstawówce. Ja byłem takim katalizatorem wyjawienia tej rodzinnej tajemnicy, ponieważ zawsze interesowałem się rodzinami królewskimi, genealogią i wszystkim, co się z tym związało. W ogóle byłem dzieckiem, które lubiło historię i zapytałem się mojego taty po przeczytaniu w jakiejś książce o życiu, dokładnie książkę Życie Polski w XIX wieku. W tej książce wyczytałem, że nazwiska, które kończą się na ski, to są nazwiska szlacheckie. Więc taki podekscytowany poszedłem do taty zapytać się, czy my mamy jakieś szlacheckie pochodzenie, skoro nasze nazwisko kończy się na ski. Pamiętam jak do tej pory, że to była jakaś późna wiosna, wczesne lato, bo było w naszym wielkim mieszkaniu, mieszkaniu w centrum Wrocławia, po prostu było tam mnóstwo światła i było bardzo gorąco, było tak duszno i atmosfera też się w jakimś stopniu sposób zrobiła duszna. Pamiętam, że mój tata się tak trochę sprężył w sobie, tak się westchnął i powiedział, że tak w sumie mamy te 12, nie wiem, czy to było między 11 a 13 lat. Ja już się załapałem na sześcioklasową podstawówkę, więc to musiało być między 11 a 13 rokiem życia, pewnie koło 12, 5, 6 klasa. I tata powiedział, że tak w zasadzie to nasze nazwisko rodzinne to nie jest takie rzeczywiste nazwisko rodzinne, to nie jest Kraśniewski, to jest Kirschenbaum, że dziadkowie zmienili nazwisko w latach 50. I ja pamiętam, że to było coś, co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, ale w jakimś stopniu też wiele rzeczy wyjaśniało. To wyjaśniało takie wiele kawałków układanki, które się nie zgadzały. To wyjaśniało to, dlaczego nasza rodzina nie chodzi do kościoła, dlaczego od strony taty, oprócz siostry taty, że dlaczego dziadek nie miał żadnego rodzeństwa. Wyjaśniało pewne takie drobne błędy językowe, które dziadek robił, które potem, jak zacząłem się wiele lat później, zacząłem się uczyć jidysz, to okazało się, że to nie są błędy językowe, to są po prostu kalki językowe. To znaczy mój dziadek polskiego nauczył się w pierwszej klasie szkoły podstawowej na Lubelszczyźnie w późnych latach 20., wczesnych latach 30., ponieważ w domu z rodzicami posługiwał się wyłącznie językiem, albo prawie wyłącznie językiem jidysz. Więc te wszystkie jego błędy, czy takie drobne błędy, wiadomo, to były po prostu kalki językowe. To też wyjaśniało, dlaczego mieliśmy w domu bardzo dużo książek o tematyce żydowskiej, dlaczego zawsze jakoś w okolicy Wielkanocy w domu pojawiała się maca. Okazało się, po prostu dziadek dostawał z gminy, jak dziadek dostawał z gminy, to zawsze dostawał kilka pudełek i rozdzielał pomiędzy jakby swoim gospodarstwem domowym, a gospodarstwem domowym mojego taty, więc ta maca w okolicach Pesach zawsze się pojawiała, tylko że ja kompletnie nie miałem świadomości, z czym to się wiąże, co to w ogóle jest. Tata mówił, że to jest maca, to było w okolicach Wielkiej Nocy, to się pojawiało w okolicach Wielkiej Nocy, ale nie miałem bladego pojęcia. I kiedy to było? Pamiętam, że razem z tą informacją o korzeniach dostaliśmy od taty przykazanie trzymania ich w tajemnicy. Z moim bratem bliźniakiem, dostaliśmy przykazanie trzymania tych korzeni w tajemnicy, żeby absolutnie nikomu o nich nie mówić. To mógł być rok 99, 2000. No, słowo Żyd w podstawówce funkcjonowało jako przekleństwo. I rzeczywiście, ja pamiętam, że dla mnie było bardzo trudne odniesienie tego słowa w jakimś stopniu do siebie. Bo jak to? Ja mam pochodzenie żydowskie. Co to w ogóle znaczy? A po drugie, jak skonfrontować to, że dzieciaki wyzywają się na przerwach od Żydów, a raptem to jest słowo, które mnie w jakiś sposób dotyczy. Przez wiele lat absolutnie nie wiedziałem, co z tym zrobić. Też nasi rodzice, mówię tu nasi w sensie mojego brata, moim zdaniem popełnili błąd, ponieważ obarczyli nas tą tajemnicą i obarczyli nas tą wiedzą o korzeniach
Natomiast nie dali nam żadnych narzędzi, żeby sobie z tym radzić. To znaczy nie wysłali nas na kolonie żydowskie. Pamiętam, że mieli jakiś pomysł wysłania nas do podstawówki żydowskiej, która się w tym momencie we Wrocławiu otwierała, ale ona była już, jak byliśmy chyba w końcu podstawówki czy gimnazjum, już byliśmy za starzy, żeby załapać się na ten pierwszy rocznik podstawówki żydowskiej wrocławskiej. Czy podstawówki? Tak, bo to było, ona się dopiero zaczynała, myśmy byli chyba w piątej albo szóstej klasie. I tak w zasadzie nic, niewiele wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Przez na kilka lat, oprócz tego, że mieliśmy świadomość tej wiedzy, to nie pamiętam specjalnie jakichś takich rozmów z moim ojcem na ten temat. Szczerze mówiąc, z moim dziadkiem też nie. Chyba nie. Może mój brat by to pamiętał, ale nie mam takie wrażenie, że nie było ani jednej rozmowy, że dziadek wiedział, że my wiemy, ale nie poszło za tym nic innego, tylko jakieś takie strzępki wiedzy na temat tego, że bardzo duża część rodziny zginęła w trakcie wojny, Prawdopodobnie, ja nie jestem do końca pewien, ale mam wrażenie, że większość rodziny zginęła w Sobiborze albo w Bełżcu. Albo i w jednym, i w drugim, bo moja rodzina geograficznie pochodziła z tych rejonów Lubelszczyzny, więc albo Sobibór, albo Bełżec to jest miejsce, w którym zginęli. Więc o tym nie rozmawialiśmy, ja o tym wiedziałem. Pamiętam tylko takie dwa fakty z tego okresu pomiędzy 13, a powiedzmy 17 rokiem życia. Pamiętam wycieczkę w nagrodę do Strasburga za wygranie konkursu wiedzy historycznej, gdzie chyba mając 15 lat po raz pierwszy samodzielnie i nielegalnie piłem alkohol razem z grupą innych 15-latków. To był drużynowy konkurs i jedna koleżanka, siostrzenica naszego historyka, powiedziała, że jej babcia jest Żydówką, że mama naszego historyka jest Żydówką. I wtedy myśmy... Ja i mój brat też się zwierzyliśmy, że też, my też mamy pochodzenie żydowskie, ale zarówno ona, jak i my powiedzieliśmy sobie, żeby nie mówić tego reszcie grupy, że zarówno u niej, jak i u nas to była jakaś taka tajemnica rodzinna, której mieliśmy przykazane, żeby się nią nie dzielić z szerszym gronem. I do tej rozmowy też z tą koleżanką nigdy nie wróciliśmy. To była taka jednorazowa rozmowa przy winie w Strasburgu, za którą absolutnie nic nie poszło. I ja byłem przekonany gdzieś tak do 18 roku życia, że absolutnie irracjonalnie byłem przekonany, że nie ma oprócz nas i Matyldy ludzi, oprócz mnie, mojego brata i Matyldy, ludzi o pochodzeniu żydowskim we Wrocławiu. To było absolutnie irracjonalne, ale to było, mówię o ludziach w moim wieku. I też miałem taki obraz tego, że ta gmina to musi być taka gmina jak z filmów typu Austeria. Nie wiem, skąd sobie wbiłem do głowy, że skoro mój dziadek tak nie wygląda jak osoby z gminy Austeria i że takich osób we Wrocławiu nigdy nie widziałem, ale przy tej mitycznej ulicy Włodkowica takie osoby się gdzieś tam muszą ukrywać, że ta gmina musiała być naprawdę bardzo dobrze zakamuflowana, skoro mieszkając w centrum Wrocławia 10 minut piechotą na Włodkowicę, nigdy w życiu takich ludzi nie widziałem, ale gdzieś taki stereotyp Żyda, który myślę, że ma wielu Polaków, że Żyd to musi być taki z pejsami ubrany na czarno, który się nie miał do ludzi, których znałem, czy do mojego ojca, czy do mojego dziadka, to mimo wszystko nadal we mnie gdzieś pokutował. Ten stereotyp obaliła dopiero wizyta na Włodkowicach, ale ja myślę, że zanim ta wizyta na Włodkowicach, zanim takie zaangażowanie w życie społeczności żydowskiej się zaczęło,
gdzieś tak w okolicach, w klasie maturalnej. Myślę, że tuż przed maturą to było u mnie. To był jeszcze jeden bardzo istotny epizod, który myślę, że bardzo mną wstrząsnął i gdzieś tak mnie ukierunkował, uświadomił, że te korzenie są dla mnie ważne. To była wizyta w Auschwitz. To była wycieczka klasowa z wymianą z Holandii, która do nas przyjechała do Auschwitz. Mogłem mieć wtedy jakieś 17 lat, na którą byliśmy kompletnie nieprzygotowani. To była taka, to musiał być jakiś 2004 rok. I to była wizyta na zasadzie, jedziemy pokazać Holendrom Kraków, a po drodze to jeszcze pojedziemy do Auschwitz. Nie mieliśmy żadnego przygotowania, ani historycznego, ani żadnego. Zostaliśmy, pamiętam, po prostu wysadzeni z autokaru przed bramą. Zostały nam wręczone nauszniki, chociaż nawet nie jestem pewien, w sensie słuchawki, nawet nie jestem pewien, czy mieliśmy jakiegoś przewodnika. Pewnie mieliśmy, ale to się w pamięci kompletnie nie zachowało. Pamiętam kompletny szok i takie przekonanie, może irracjonalne, że to mnie w jakimś stopniu dotyczy bardziej i dotyka bardziej niż moich kolegów z klasy. Może ze względu na te 70-80 osób z mojej rodziny, które nie przeżyło zagłady. Bo ja kiedyś próbowałem policzyć, bo naszkicowaliśmy drzewo genealogiczne kiedyś z dziadkiem mojej rodziny i to było około 70 osób. To byli jego wujostwo, bodajże babcia mojego dziadka, jego rodzice, rodzeństwo, siostrzeniec. To była duża rodzina, z której mój dziadek ostał się praktycznie sam. Paru kuzynów wyemigrowało do Izraela przed wojną, ale tak na zasadzie to była cała wielka żydowska rodzina, dosyć tradycyjna, nie super religijna, ale powiedziałbym, że taka tradycyjna, taka rodzina, która była, myślę, że absolutnie niezasymilowana. To znaczy, to była rodzina, która miała żydowskie imiona, tam były same Hany, Chaimowie, Josele, która mówiła między sobą widzisz. I to była taka rodzina, która z której się niewiele ostało po wojnie. I to takie uświadomienie sobie, że to mnie bardziej dotyczy, pamiętam, bardzo, bardzo, bardzo mocno mną wstrząsnęło. To było takie, nie wiedziałem, co z tym zrobić w ogóle. Szczerze mówiąc, w ogóle nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale pamiętam, że od tego czasu, myślę, że od tego 17 roku życia, to w jakimś stopniu uważnie śledziłem informacje, które się pojawiały w mediach na temat Żydów i Izraela. To też był ten taki czas, początek lat 2000, kiedy się dosyć dużo działo. Pamiętam, jak oglądałem dosyć taki przejęty to przeprosiny Aleksandra Kwaśniewskiego za Jedwabne i pamiętam, jak oglądałem rocznicę, to była wtedy, która to była, 2005, rocznicę wybuchu, 60. rocznicę końca II wojny światowej, że to było dla mnie coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. I ta obsesja, może nie tyle obsesja, ale to takie zainteresowanie historią zagłady, historią polsko-żydowską, myślę, że dało podwaliny potem zaangażowania się w społeczność żydowską. To, że pamiętam, że miałem taki okres w liceum, czy w końcu liceum, że jedną z moich ulubionych lektur do poduszki była książka Żydzi Untermana, czy to była taka książka, encyklopedia, na pewno ją znasz, taki słownik encyklopedyczny z piękną jakąś ryciną, taką, pamiętam, różnokolorową Untermana i lubiłem sobie czytać o różnych rzeczach, które się z tym wiązały. Natomiast myślę, że moje zaangażowanie w społeczność żydowską nie zdarzyłoby się, gdyby nie spotkanie jednej dziewczyny, którą poznałem na
wczesną wiosną klasy maturalnej na olimpiadzie, która powiedziała mi, że ma i ma pochodzenie żydowskie też od strony ojca. I ona powiedziała mi, że istnieje we Wrocławiu tak zwany klub młodzieży żydowskiej. I zabrała mnie tam. To było, to pamiętam, że to było jakoś na Pesach, w trakcie święta Pesach w 2006 roku, dosłownie na miesiąc przed maturą, albo niecały miesiąc przed moją maturą, po raz pierwszy postawiłem swoje nogi na Włodkowica. Do tej pory pamiętam, że to musiało być, to było albo drugi seder Pesach, albo jakiś posiłek klubu młodzieżowego w trakcie święta Pesach, ponieważ jedliśmy kulki macowe. Więc te kulki macowe mi się, to chyba był pierwszy smak i pierwsze moje uczestnictwo w świętach żydowskich, wtedy jeszcze w gminie, to był posiłek, to był rosół z kulkami macowymi na święta Pesach w kwietniu albo w końcu marca 2006. To było rzeczywiście moje pierwsze uczestnictwo. I wtedy, potem po maturze trafiłem na obchody, czyli to minęło 7 tygodni, trafiłem na obchody święta Szabłot. I to był pierwszy raz, kiedy byłem w synagodze. Pamiętam, że synagoga była udekorowana na zielono, a ja byłem tak samo zielony jak liście, którymi była, jak gałęzie, którymi była synagoga udekorowana. Nie znałem ani hebrajskiego, ani w żaden sposób tej liturgii, ale byłem strasznie ciekawy. Pamiętam, że wtedy gdzieś tak na święto Szawłot, święto plonów, a we mnie z kolei zaczęło wzrastać takie przekonanie, że ja strasznie bym chciał, ponieważ to jest część mojego dziedzictwa, chciałbym więcej o tym wiedzieć, że to jest zdecydowanie za mało, że ja wiem, że ja muszę tylko włożyć na nakrycie głowy, będąc w synagodze, że to jest zdecydowanie za mało, że to jest zdecydowanie za mało, ja bym chciał wiedzieć więcej, ja bym się chciał więcej nauczyć. I tego lata po maturze wybraliśmy się z bratem i znajomymi na objazd po Czechach, na taką samochodową wycieczkę po maturze po Czechach. I trafiliśmy do synagogi w Pilźnie, która była trzecią największą synagogą, która jest trzecią największą synagogą w sensie budynków w Czechach, ale ma bardzo małą społeczność. I ja myślę, że to, co się zasiało na Szawłot we Wrocławiu, to się w Pilźnie rozkwitło. Pamiętam, że wtedy, że wyszedłem z tej synagogi z takim głębokim postanowieniem, że ja chcę wiedzieć, jak się modlić w synagodze i że chciałbym naprawdę wiedzieć, jak się modlić w synagodze. Chciałbym się tego nauczyć, że chciałbym więcej uczestniczyć w życiu społeczności i w sposób bardziej zorganizowany w życiu społeczności żydowskiej. I to był też taki czas, że zaczęłam chyba więcej mówić o swoim pochodzeniu. Więc tak naprawdę do matury to o pochodzeniu moim i mojego brata wiedziała dwójka naszych najbliższych przyjaciół. Ale na przykład w klasie nikt nie wiedział. W naszej klasie w liceum absolutnie nikt nie wiedział. Pamiętam, że idąc na pierwszy rok studiów już zaczęłam o swoim pochodzeniu mówić. To było też takie zachłyśnięcie się, bo po wakacjach trafiłem na częstsze spotkania Młodzieżowego Klubu Żydowskiego. Też we Wrocławiu pojawił się nowy rabin na stałe, rabin Rapoport, młody, dosyć charyzmatyczny rabin, mówiący po polsku i to dobrze mówiący po polsku. I też miał polski kontekst kulturowy. To znaczy wychował się w świecie polskich Żydów w Sztokholmie czy pod Sztokholmem. Więc on rozumiał te niuanse, może nie do końca, bo jednak nie wychował się w Polsce, ale rozumiał bardziej te niuanse niż myślę którykolwiek rabin, którego później poznałem, który się w Polsce pojawił. I on stworzył wokół siebie taką grupę na początku. Myślę, że stworzył coś bardzo mądrego, ponieważ na początku rabin Rapoport nie próbował nas na siłę, mimo że był rabinem ortodoksyjnym, jest rabinem ortodoksyjnym, nie próbował nas na siłę przekonywać do ortodoksji, tylko w ramach zajęć klubu, Młodzieżowego Klubu Żydowskiego starał się raz w tygodniu prowadzić takie wieczorki filmowe, że najpierw wybierał jakiś film,
ale ciekawy, a potem który poruszył jakąś tematykę, a potem mówił, opowiadał no, o tym, co judaizm o tym mówi. I to były naprawdę dosyć, to był strzał w dziesiątkę wówczas, ponieważ poznawaliśmy różne punkty widzenia na przeróżne aspekty życia, ale w taki nienachalny sposób. Owszem, to było ortodoksyjne i może teraz nie do końca się ze wszystkim utożsamiam, natomiast pokazywał nam to w sposób dość nieinwazyjny, bo oglądaliśmy dosyć ciekawe filmy, a później rozmawialiśmy o aborcji, o eutanazji, o wartości życia, o wielu, 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 wielu różnych sprawach. I zaczął nas zapraszać też na początek, chyba nawet kolacje szabatowe były w Gminie, ale zaczął nas zapraszać na trzeci posiłek szabatowy, czyli na Seuda Shlishit. I tak zaczęliśmy poznawać różne... I tam też się uczyliśmy, ale to było nie takie uczenie nie przy ciasteczkach i żubrówce. To nie było takie uczenie, to nie było takie strasznie inwazyjne uczenie. W tym momencie też, ja pamiętam, że mi się to, że byłem na pierwszym roku, miałem dużo wolnego czasu, ta grupa szybko stała się moją jakąś grupą znajomych, ponieważ dużo moi znajomi z liceum się w jakimś stopniu wykruszyli, znajomi ze studiów byli gdzieś tam, ale to była wówczas moja podstawowa grupa znajomych i przyjaciół. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście spędzałem mnóstwo czasu na Włodkowica i pamiętam, że chciałem spróbować odnosić różne rzeczy, których się uczyłem, do własnego życia. Ale też na zasadzie pod tytułem spróbuję. To było 1 listopada 2006 roku. Pamiętam, że powiedziałem sobie, że nie chcę jeść, że chcę spróbować nie jeść wieprzowiny. I przestałem jeść 1 listopada 2006, może to już będzie 14 lat w listopadzie, wieprzowinę. Potem pamiętam, że zapaliłem pierwsze takie obchody świąt żydowskich, które zrobiłem samodzielnie. Pierwsze rytuały, które wykonałem samodzielnie w domu, a nie w trakcie obchodów świąt żydowskich w gminie żydowskiej, to było zapalenie świeczek chanukowych razem z błogosławieństwami właśnie na Chanukę w 2006 roku. W grudniu 2006 roku po raz pierwszy zapaliłem świeczki chanukowe. Wtedy jeszcze nie uczestniczyłem w nabożeństwach w synagodze. Uczestniczyłem w obchodach świąt, ale jeszcze nie w nabożeństwach w synagodze. Ale to było takie próbowanie, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I chłonąłem w sposób absolutnie nieusystematyzowany tę całą wiedzę, której nie wyniosłem z domu. Mój dziadek patrzył na to bo wtedy jeszcze dziadek zmarł w 2008 roku, więc dziadek patrzył na to w jakimś sposób z zafascynowaniem. Babcia już nie żyła, dziadek patrzył na to z zafascynowaniem. Trochę się dziwił, ale myślę, że w jakimś stopniu mu się to podobało. Że przychodzimy do gminy, ponieważ dzwonili do niego znajomi, tacy panowie, tak jak on, urodzeni w latach 20., że Michał, twój wnuk się pokazuje, że ale masz fajnego wnuka i pamiętam, że dziadka to cieszyło. Też dla mnie to było dosyć, to było bardzo ułatwiające wejście w tę społeczność, ponieważ dla wielu osób z pochodzeniem żydowskim, tak jak ja, z trzeciego pokolenia, bardzo wielu osobom takim jak ja było ciężko wejść do społeczności, bo na przykład ich rodzina nie uczestniczyła w ogóle. Albo oni odkryli swoje korzenie, ale dziadkowie kompletnie się od tego odcięli. I takie osoby często były traktowane podejrzliwie, musiały w jakiś sposób zasłużyć na to, żeby stać się częścią społeczności, żeby zostać zaakceptowane. Wystarczyło, że powiedziałem, że jestem wnukiem Michała Kraśniewskiego, ponieważ mój dziadek był podobnie jak ja dosyć towarzyską osobą, która była dosyć znana w tej społeczności i dosyć aktywna od zawsze.
To było tak, że mój dziadek, że znalazłem jakieś, starając się o dokumenty do Alije, poszedłem do gminy i u nieżyjącego już pana Grzesia Szyjewicza, który był wieloletnim skarbnikiem gminy, na pewno jest z nim wywiad, przynajmniej nie jeden w Archiwum Historii Żydów Polskich, to pan Grzesiu Szyjewicz miał swoją kasę, taką starą gminną kasę, tuż powojenną, i z tej kasy wyciągnął zeszyt, w którym była pieczątka założycieli, czy takich pierwszych członków kongregacji wyznania mojżeszowego jeszcze z lat 40. albo 50. I pamiętam, że mój dziadek to się nawet załapał na pierwszą stronę, więc mój dziadek dosyć w tej kongregacji funkcjonował od dawna. I ci ludzie, którzy przeżyli, którzy nie wyjechali w 56. i 68. i wrócili do społeczności żydowskiej w latach 90., jak ona się jakby ukonstytuowała na nowo i trochę zaczęła odradzać, to wszyscy ludzie znali moją rodzinę, więc to było dosyć, więc wejście do tej społeczności dla mnie było dosyć łatwe. Jakby nie musiałem niczego udowadniać, kim ja jestem. Nie pamiętam, że jak się zapisałem do gminy wiosną 2007 roku, bo wtedy podjąłem decyzję o zapisaniu do gminy, to ja nie musiałem przynosić żadnych dokumentów potwierdzających swoje pochodzenie, ponieważ jak to prezes, a osobami podpisującymi moją deklarację członkowską był prezes i wiceprezes gminy, ponieważ mówiąc, no przecież prezes, to było na tej zasadzie, mój prezes gminy mówił, mój ojciec się przyjaźnił z twoim dziadkiem, moi rodzice przyjaźnili się z twoim dziadkiem, a wiceprezes dokładnie to samo. Więc zasadniczo wiceprezes gminy był swatany ze starszą siostrą mojego ojca, więc to było, zresztą bez rezultatów, ale więc to było bardzo mi to dużo ułatwiło na początku i dało mi takie poczucie też zakorzenienia, bo poczucie, którego wiele osób nie miało, że moja rodzina była jakby, była związana z gminą po wojnie, mniej lub bardziej aktywnie, ale była członkami gminy. Ale zanim się zapisałem do gminy w marcu 2007 roku, to jeszcze było jedno ważne, to było jeszcze jedno ważne wydarzenie. Pojechałem w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia 2006-2007, pojechałem na Taglit, czyli na Bergfried. Mój brat wtedy zaczął, ja zostałem na studiach we Wrocławiu, mój brat zaczął wtedy studia na SGH w Warszawie, przeprowadził się do Warszawy. I gdzieś tak wiedzieliśmy chyba z klubu młodzieży żydowskiej, że jest Taglit, że w grudniu będzie Taglit, więc pamiętam, że pojechałem odwiedzić mojego brata w Warszawie po raz pierwszy i przy okazji podrzuciłem do błękitnego wieżowca, do Sochnutu dokumenty i zostaliśmy zapisani razem z nim na Taglit i razem z 28 innymi osobami z Polski polecieliśmy. Po raz pierwszy zresztą wtedy leciałem samolotem, to był 26 grudnia 2006 rok. Polecieliśmy do Izraela, wylądowaliśmy 26 grudnia w Tel Awiwie. No i to po pierwsze, że to był pierwszy lot samolotem mój w życiu. Po drugie, że to była pierwsza wizyta w Izraelu. Pamiętam, że taki totalny zachwyt, zafascynowanie, ferie barw, też pewną niezgodę na, z jednej strony fascynacja, z drugiej strony niezgodę na tą taglitową propagandę, że z jednej strony takie poczucie, że to jest fajne, chciałbym o tym wiedzieć więcej, a po drugiej strony to nie przestaje, nie pasuje do mojej historii życiowej, nie pasuje do doświadczeń mojej rodziny, że jednak moja rodzina została, że jestem, mam mieszane korzenie, więc czułem się, trochę przynależałem, trochę nie przynależałem, ale pamiętam, że byłem zafascynowany. Też poznałem rodzinę mojego dziadka, to znaczy jego kuzyna z córką, którzy przyjechali specjalnie, przyjechali do hotelu i spędziliśmy cztery godziny, do mnie, do mojego brata, do hotelu i spędzili z nami 4 godziny ze mną i z moim bratem. Chyba nie mogliśmy wychodzić, bo to była wojna w Libanie, nie, to było po wojnie w Libanie, ale w każdym razie nie mogliśmy za bardzo wychodzić w hotelu, więc pamiętam, siedzieliśmy 4 godziny w lobby i rozmawialiśmy o historii rodziny, o Izraelu. Pamiętam, że bardzo serdecznie nas przyjęli, chyba nawet dostaliśmy od Nesi,
Czyli od dawniej Danusi, obecnie Nesi, jakieś kieszonkowe, także wetknęła, jak prawdziwa Ima Polania, wetknęła nam jakieś kieszonkowe, żebyśmy mieli na tablicy, którego kompletnie nie wykorzystałem, na tablicy nawet nie ma kiedy wykorzystać, czy nie było kiedy tam kupić specjalnie pamiątek. Ale wróciłem z tego taglitu w styczniu 2007 i zacząłem poważnie myśleć o konwersji. Ponieważ chciałem, mam pochodzenie żydowskie od strony taty i też zaczęło być dla mnie ważne uczestnictwo i bardziej zgłębianie swojego pochodzenia od strony religijnej. Więc zacząłem uczestniczyć powoli. Przede wszystkim zacząłem się przymierzać do uczenia hebrajskiego alfabetu. To było takie dwie literki stop. Ale zacząłem uczestniczyć w nabożeństwach, zacząłem uczestniczyć w jakichś takich bardziej zorganizowanych wykładach rabina Rapoporta dotyczących właśnie świąt żydowskich, konwersji. Przede wszystkim zacząłem te święta naprawdę obchodzić. Tak również w domu, przede wszystkim w gminie, że jednak to moje żydostwo na początku, w sensie żydostwo religijnego, miało aspekt wybitnie społecznościowy, że bardzo wiele, zresztą do tej pory dla wielu osób, uczestnictwo w życiu żydowskim, w sensie życiu religijnym żydowskim, to jest przede wszystkim uczestnictwo w życiu żydowskim w domu, w gminie, w ramach społeczności, że bardzo, co w jakimś sposób też moim zdaniem upośledza polską społeczność żydowską, ponieważ ludzie nie są uczeni tego, jak obchodzić wiele rzeczy samodzielnie, jak prowadzić Seder Pesach w domu. Przynajmniej przez wiele lat tak było. Potem starałem się trochę z tym walczyć, starałem się troszeczkę zacząć obchodzić święta żydowskie w domu, ale o tym później. Więc zacząłem chodzić do gminy, zacząłem modlić się, próbować się modlić z modlitewnika, takiej wielkiej cegły lauderowskiej. To jeszcze był taki brązowy modlitewnik wydany przy współpracy z Fundacji Laudera, chyba przez wydawnictwo Austeria. Do tej pory mam tą cegłę. To była taka wielka, wielka, ciężka książka, ale tam były wszystkie modlitwy, więc sobie podczytywałem. Duża część była z transliteracją, więc sobie je korzystałem z transliteracji. I latem pojechałem, pamiętam, żeby się umocnić w tym, pojechałem na obóz Laudera. Latem 2007 roku pojechałem na obóz Laudera, jeden z ostatnich. I byłem na tym obozie Laudera w sumie dwa razy, zarówno latem 2007, jak i był taki obóz Laudera przez wiele lat. Ja byłem na ostatnim, na Boże Narodzenie. Żeby ludziom ułatwić obchodzenie, nie obchodzenie Bożego Narodzenia, to Fundacja Laudera organizowała takie krótsze, zimowe obozy. Ja byłem na dwóch edycjach, nawet na tych obozach Laudera byłem opiekunem dzieciaków. Byłem tam częścią kadry, byłem opiekunem dzieciaków, takiej grupy między 6 a 10 lat. Większość tych dzieciaków już jest dorosłymi ludźmi, bo jakoś tak, albo młodymi dorosłymi ludźmi. Niektórzy nawet zrobili alię, niektórych zapewne znasz, rodziców zapewne znasz. W każdym razie uczestniczyłem w tych obozach i tam zacząłem się porządnie uczyć. Tam pamiętam, nauczyłem się porządnie, od starszego znajomego nauczyłem się modlić porządniej. I po wakacjach zacząłem na wrocławskiej judaistyce. To wtedy jeszcze nie była judaistyka, tylko studium kultury i języków żydowskich. W ramach moich studiów zacząłem robić takie studium kultury i języków żydowskich. To znaczy dwa razy w tygodniu po 5 godzin uczyłem się po swoich właściwych studiach. Chodziłem w poniedziałki i wtorki na... uczyłem się hebrajskiego, uczyłem się historii żydowskiej, kultury żydowskiej. I to mi dało bardzo dużo, bo to mi uzupełniło tę wiedzę, którą nabywałem w ramach uczestnictwa w świętach, czy w ramach wykładów przygotowujących mnie do konwersji, to uzupełniło moją wiedzę żydowską o ten aspekt świecki. I dało mi to takie szerokie spojrzenie, mimo że to było raptem 2 dni w tygodniu po 5 godzin, to dało mi ogromnie dużo. Zresztą renomy wrocławskiej judaistyki i jej wykładowców nie trzeba nikomu przedstawiać.
Więc my ich nazywaliśmy Święta Trójca, to znaczy profesor Wodziński, doktor Lisek i doktor Jagodziński, doktor habilitowana już chyba, Jagodzińska, byli absolutnie moimi guru. I ja pamiętam, że chodziłem tam i wracałem z tych zajęć zachwycony. I to studium było bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne. W 2008 roku, czyli tak mi po jakichś 2 latach zaangażowania w społeczność żydowską, zdarzyły się 2 ważne dla mnie wydarzenia. Po pierwsze, w 2008 roku zdecydowałem się obrzezać. Zostałem obrzezany przez Mohela na stole w sali konferencyjnej w synagodze Nożyków ze znieczuleniem miejscowym. W trakcie mojego obrzezania, przez domknięte, ale nie zamknięte na klucz drzwi, weszła amerykańska turystka zwiedzać i została wywalona rabin Suwli, który normalnie nie dotyka kobiet, bo ze względów oczywistych, bo jest szomer Negija, złapał ją za kark i wyrzucił ją prawie kopniakiem ze drzwi. Ale zostało mi to wspomnienie do tej pory, że patrzę na drzewa z okien synagogi Nożyku i że w pewnym momencie wchodzi amerykańska turystka. To jest jedno wydarzenie, a latem 2008 roku wybrałem się na seminarium organizacji, która przez parę dobrych lat była obecna w Polsce i myślę, że warto jest wspomnieć o jej roli w Polsce w tamtych latach, czyli organizacji Shavei Israel. Ty to zapewne wiesz, ale to była taka organizacja założona przez amerykańskiego milionera czy multimilionera, który zrobił Aliję do Izraela, który miał takie idee fix, żeby ludzi, którzy mają przodków żydowskich bądź są zainteresowani judaizmem, przywrócić na łono, ja wiem, że brzmi to strasznie patetycznie, przywrócić na łono narodu Izraela. I myśmy byli jako potomkowie Żydów polskich gdzieś w takim gronie Indian z Amazonii, potomków Maranos gdzieś na jakichś wyspach, więc zostaliśmy wrzuceni do takiego worka ludzi, którzy których związki z judaizmem były, myślę, że troszeczkę odleglejsze od naszych, w sensie historycznym. Ja nie mówię, że nie umniejszam w żaden stopniu ich związków, natomiast jakby bardzo duża część z nas miała pochodzenie, może halachiczne, ale miała bliższe dosyć pochodzenie i nawet z pewnym przekazem, przynajmniej świadomości o swoim pochodzeniu, bardzo wiele tych osób tam miało korzenie odległe na przykład o 500-600 lat. Takie zaginione plemiona Izraela, więc myśmy funkcjonowali też jako takie zaginione plemię Izraela, ale ta organizacja organizowała szabatony w Polsce, sponsorowała rabinów w Krakowie i we Wrocławiu, rabina Rapoporta, rabina Boaza, więc na te szabatony przynajmniej kilka razy w roku jeździliśmy na takie spędy szabatonowe w Łodzi, we Wrocławiu, był parę razy w Krakowie. I te spędy pozwoliły mi poznać bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, takich trochę bardziej religijnych, bo z kolei brat bliźniak w Warszawie pozwolił mi zapoznać się, który wtedy zaangażował się w społeczność żydowską, troszeczkę później niż ja, ale zaangażował się w społeczność żydowską w Warszawie, pozwoliło mi poznać społeczność żydowską w Warszawie, ale tą młodzieżową, to znaczy może jeszcze nie push, ale załapałem się na pierwszy szabat nieistniejącego już Zoomu. Więc uczestniczyłem w białym budynku na ostatnim piętrze na pierwszy szabat po zamknięciu się pushu, na takie otwarcie Zoomu. Załapałem się właśnie w białym budynku na tak zwanej szabatówce. Każdy, kto zna biały budynek, wie, że jest tam ta stara klatka schodowa i na ostatnim piętrze jest tak zwana szabatówka. I w tej szabatówce był pierwszy szabat Zoomu, tam było mnóstwo ludzi. Tam poznałem większość społeczności żydowskiej, warszawskiej, takiej młodej, takiego trzeciego pokolenia. Tych wychodźców z puszu i nowe Zoomowe nabytki. To było wtedy, kiedy Zoom był bardzo, to się działo w czasach, kiedy Zoom był bardzo aktywny. To był naprawdę bardzo aktywny. Ale ważniejszym
ważniejszym dla mnie wówczas elementem mojej tożsamości, takim bardziej integrującym, były te szabatony Shavei Israel. Bo ja się dosyć starałem się żyć religijnie i uczestniczyłem dość regularnie we wszystkich świętach i szabatach. Co jeszcze? Trzymałem koszer, co było dosyć problematyczne. W zasadzie nie jadłem niekoszernego mięsa, nie, albo starałem się jeść głównie ryby, albo koszerne mięso jadłem bardzo rzadko. Nie jadłem niekoszernego mięsa. No było to uciążliwe we Wrocławiu. Żeby nie nosić jarmułki, nosiłem kaszkiet, więc funkcjonowałem nawet na moich studiach jako gość w kaszkiecie. Do tej pory pamiętam, jak poszedłem do dziekanatu coś załatwiać, była duża kolejka, więc poprosiłem, żeby dziewczyna mi popilnowała i wróciłem po 15 minutach i byłem zapisany na liście na pozycję jako gość w kaszkiecie. I funkcjonowałem rzeczywiście jako gość w kaszkiecie na moich studiach. Byłem, nie wiem, to był taki czas, na pewno w jakiś sposób teraz na to patrzę jako neofickich praktyk religijnych, że byłem za bardzo religijny. Może nawet nie tyle za bardzo, tylko w sposób, który nie do końca mi odpowiadał, ale zależało mi na zrobieniu tej konwersji, żeby mieć przekonanie o tym, że należy, że jakby jestem w pełni, że nie jestem, nie mam pochodzenia tylko po tacie, tylko że, żeby być uznawany i akceptowany jako Żyd przez wszystkich, żeby móc uczestniczyć w rytuałach na tych samych prawach. Mój brat od samego początku odrzucił ortodoksję. Jakby nie był zainteresowany ortodoksją. Najpierw w ogóle nie był zainteresowany religią, był chyba mniej zainteresowany religią niż ja i uczestniczył w takim świeckim życiu żydowskim, głównie w Zoomie. Potem miał chyba jedno podejście do Bejt Warszawa, ale mu się tam nie spodobało, a potem zaangażował się w tworzenie kongregacji progresywnej na twardej. Tak zwanej Chawury. Jeszcze wtedy nie była kongregacja progresywna. To był jeszcze taki moment, że ludzie nieortodoksyjni z Warszawy mieli takie poczucie, że jesteśmy członkami gminy, chcemy być członkami gminy, ale gmina dla nas nic nie organizuje, ponieważ nie chcemy obchodzić szabatu w sposób ortodoksyjny. I wtedy się zaangażowali w tworzenie najpierw świeckich kolacji szabatowych, a potem z tej grupy wyrosła powoli kongregacja reformowana. Więc mój brat zaangażował się w życie nieortodoksyjne. Na początku ja pamiętam, że trochę tego nie rozumiałem, że ja byłem jednak dosyć mocno wkręcony w życie ortodoksyjne. Nie traktowałem tego do końca poważnie. Byłem pod dość mocnym wpływem rabina Rapoporta, ale wiele rzeczy pamiętam, że zaczęło mi uwierać w ortodoksji. Natomiast skończyłem tę konwersję w 2010 roku. Około 3 lat skończyłem konwersję ortodoksyjną na judaizm. I starałem się prowadzić życie religijne. Natomiast gdzieś myślę, że takim momentem, były dwa momenty, które sprawiły, że troszeczkę poluzowałem. To przede wszystkim był wyjazd rabina Rapoporta, który wyjechał w 2011 roku, wrócił na stałe do Izraela po 5 latach. On, znaczy w zasadzie wyjechał do Izraela, bo tam wyjechała jego żona i dzieci. Po drugie, ja skończyłem studia licencjackie i pojechałem na wolontariat europejski na Białorusi. I tam jakby po raz pierwszy przestałem funkcjonować w społeczności żydowskiej polskiej. I to mi pokazało, znaczy nadal w niej funkcjonowałem, bo byłem na wolontariacie europejskim w Grodnie, czyli tuż za polską granicą, więc pamiętam, że nawet mi się zdarzyło z Grodna przyjechać na Limut. Wsiąść pociąg rano z Grodna do Białegostoku, z Białegostoku do Warszawy i zdążyć przyjechać przed szabatem na Limut Polska i wrócić po Limudzie do pracy w poniedziałek w Grodnie. Natomiast po raz pierwszy
tak naprawdę zacząłem obchodzić święta żydowskie nie w ramach polskiej społeczności żydowskiej, tylko samodzielnie. Troszczyć się o to, jakby przestałem mieć tę strukturę obchodzenia świąt żydowskich, w sensie struktury gminy, do której trzeba, bo w owych czasach, żeby obchodzić święta żydowskie, oprócz takiego przygotowania, nie wiem, przygotowania domu na Pesach, to wystarczyło włożyć białą koszulę, kipę i pojechać do gminy, żeby obchodzić święta żydowskie, żeby święta były zagospodarowane przez gminę i przez uczestnictwo w gminie. A na Białorusi zacząłem obchodzić te święta samodzielnie. Jak wróciłem z tego wolontariatu europejskiego, to zacząłem studia magisterskie w Krakowie na europeistyce ze specjalnością studia o Holokauście i totalitaryzmach. Bo ten temat gdzieś tak na studiach jeszcze w ramach studiów kultury i języków żydowskich we Wrocławiu w 2010 roku mieliśmy chyba cały semestr w ramach kultury żydowskiej, na pewno ponad pół semestru z dr Jagodzińską o dziedzictwie zagłady w kulturze żydowskiej. Pamiętam, że ten temat mnie fascynował. Pamiętam, że książka Janiny Struk o fotografii z zagłady, to była książka, która zmieniła absolutnie moją perspektywę na myślenie o zagładzie, zmieniła moją perspektywę na mówienie o zagładzie. Zagłada stała się i czytanie o zagładzie gdzieś tak od 2010-2011 roku stało się moją, może nie tyle obsesją, tylko byłem tym niesamowicie zafascynowany. I chciałem zgłębiać ten temat, dlatego zdecydowałem się na studia magisterskie właśnie w Krakowie na studia o Holokauście i totalitaryzmach. Wtedy też przyłączyłem się i dołączyłem się do JCC. I funkcjonowałem w społeczności, w klubie młodzieżowym JCC. Przez krótki czas też go współprowadziłem. Ale po pierwszym semestrze pamiętam, że dostałem na maila propozycję reklamy studiów magisterskich o Holokauście w Izraelu. A od seminarium Szawe Israel w 2008 roku w Jerozolimie, takiego miesiąca w Jerozolimie, moim marzeniem było wrócić do Izraela, pomieszkać im dłużej. Więc pamiętam, że pomyślałem sobie, że najwyżej się przeniosę, bo te studia magisterskie miały trwać rok, najwyżej wezmę dziekankę na studiach magisterskich w Krakowie, albo dokończę po prostu studia magisterskie w Izraelu. I zaaplikowałem. Pamiętam, że dostałem odpowiedź w Yom HaShoah rankiem przed wyjazdem na Marsz Żywych do Auschwitz. Mój zresztą jedyny Marsz Żywych. Dostałem odpowiedź, że dostałem się na studia w Izraelu i że dostałem stypendium. Co było dla mnie po pierwsze spełnienie marzeń, a po drugie takim... Dostałem stypendium zarówno od Uniwersytetu w Haifie, jak i też wystąpiłem o stypendium MASA, czyli MASA to jest taki program follow-up, tak, litu dla osób z pochodzeniem żydowskim, które chcą coś robić w Izraelu, i dostałem bardzo duże stypendium, które w zasadzie opłaciło mnie dosyć, że całe czesne, to jeszcze akademik. Więc jakby ja pojechałem na studia, mając opłacone całe czesne i akademik na rok, i coś mi chyba nawet jeszcze zostało, co było no, jakby moi rodzice nie byliby mi w stanie ani ja z jakichś swoich oszczędności z dorabiania, ani moi rodzice, ani ja nie bylibyśmy w stanie sfinansować tych studiów, więc to mi spadło z nieba. Więc jesienią i zimą 2000, roku akademickim 2011-2012 mieszkałem w Krakowie. Byłem aktywnym członkiem JCC, uczestniczyłem. Moje życie żydowskie przeniosło się z gminy żydowskiej we Wrocławiu do JCC praktycznie wtedy. Że uczestniczyłem w modlitwach szabatowych w synagodze, w kolacjach szabatowych w JCC, w obchodach świąt JCC. Ale istotny był też wtedy inny, myślę, że istotnym i bardzo budujący moją tożsamość jako pluralistyczną tożsamość żydowską i takim krokiem
odchodzenia powoli od ortodoksji, a w zasadzie bardziej otwierania umysłu na inne sposoby bycia Żydem, był program liderski Minyanim. To był program liderski agencji żydowskiej, takiej agencji żydowskiej dla liderów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyliśmy w tym jako niewielka polska grupa, chyba z 6 czy 8 osób. I to był program, który zakładał, że raz w miesiącu spotykaliśmy się w Warszawie na weekend, na studiowanie, mieliśmy seminarium, raz to 2 miesiące mieliśmy jakieś seminarium wyjazdowe. To znaczy polecieliśmy do Budapesztu i latem mieliśmy mieć seminarium końcowe w Izraelu, a potem mieliśmy możliwość otrzymania grantu na zrealizowanie swojego autorskiego projektu w ramach społeczności żydowskiej. I to rzeczywiście, to miało nas przygotować, pokazać, przede wszystkim zmapować naszą własną społeczność. Więc poznałem społeczność żydowską od Chabad, polską, ze stron, których nie znałem, od TSKŻ po Chabad i od wtedy jeszcze Chawury po Tel Awiw Malki Kawki. Więc poznaliśmy różne przestrzenie społeczności żydowskiej, zarówno świeckie, jak i religijne. Poznaliśmy różnych ludzi. To bardzo wiele dało, a uzupełnieniem tego programu, ja pamiętam, było też stypendium, w którym uczestniczyłem wiosną 2012 roku. W ogóle to był taki rok, że się dużo działo. Czyli pierwszy pilotażowy program Fundacji Taubego Midor Ledor. Mój brat był jego koordynatorem, a ja byłem uczestnikiem tego programu. Ten program miał nas przygotowywać do tego, że mieliśmy raz w tygodniu jeździć do Warszawy. Więc ja studiowałem i dorabiałem sobie w Krakowie, ale raz w tygodniu, przynajmniej jak nie 2 razy w tygodniu, jeździłem do Warszawy na zajęcia Midor Ledor i wracałem jeszcze tego samego dnia do Krakowa. To były zajęcia właśnie przekazujące nam dziedzictwo kulturowe Żydów polskich, żebyśmy my latem, w czerwcu, lipcu, jak były grupy, mogli być takimi pomostami dla głównie amerykańskich Żydów przyjeżdżających na Festiwal Kultury Żydowskiej, przyjeżdżających na te wycieczki Taubego, pokazującymi, że jesteśmy lokalnymi członkami społeczności żydowskiej, którzy przekazują jednocześnie dziedzictwo tej społeczności, ludziom, których często mają korzenie z Polski, tylko trochę bardziej odległe, czy tam z terenów szeroko pojętej Rzeczypospolitej. No i mieliśmy świetnych wykładowców w ramach tego programu. To był program chyba 4- czy 5-miesięczny. I co tydzień mieliśmy innego wykładowcę, który nam opowiadał, który nam pokazywał pewną narrację, jak opowiadać amerykańskim Żydom o Polsce. Jak opowiadać też o odrodzeniu życia żydowskiego, o tej społeczności żydowskiej w Polsce. Narrację, z którą ja nie zawsze się zgadzam. I zresztą nie zgadzam się z czasem z narracją o... Nie zawsze zgadzam się z narracją odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, którą się pokazuje szczególnie gościom ze Stanów Zjednoczonych czy z Izraela, czy jakieś oficjalne instytucje życia żydowskiego w Polsce pokazują. Natomiast było ciekawe jej poznanie. Na pewno było ciekawe jej poznanie. Więc te dwa programy, Minyanim i Midor Ledor, to były programy, które bardzo dużo mi dały. A potem skończyłem rok akademicki i latem 2012 roku pojechałem do Izraela na zwieńczenie programu i poznałem zupełnie inny Izrael niż na tablicie. Izrael aktywistyczny. Izrael taki... Izrael taki, ja to zawsze nazywam Izrael dawka, czyli po hebrajsku, czyli taki Izrael nieoczywisty. A to się też wiązało z czasem, że uczestniczyłem w różnych programach liderskich i programach aktywistycznych. Sam zacząłem mieć potrzebę przejścia z bycia zbiernym uczestnikiem życia żydowskiego do bycia aktywnym uczestnikiem, organizatorem życia żydowskiego. Przez jakiś czas współprowadziłem klub, taki cykl spotkań w gminie żydowskiej we Wrocławiu w ramach klubu młodzieżowego, spotkań z ludźmi z różnych kultur, czy z różnych wiar, czyli zaprosiłem wszystkich od muzułmanów po mormonów,
I to było dosyć ciekawe. Reprezentowałem też społeczność żydowską we Wrocławiu wiele razy na Żywej Bibliotece. Bardzo wiele razy. W zasadzie od pierwszej edycji Żywej Biblioteki we Wrocławiu praktycznie przez 7 lat uczestniczyłem w Żywej Bibliotece Wrocławskiej, czy starałem się uczestniczyć, byłem z nią związany. Ale jesienią 2012 roku wyjechałem do Izraela i myślę, że to jest na studia. I myślę, że to jest taki okres, który zupełnie otworzył inne... Nabrałem zupełnie innego spojrzenia na społeczność żydowską. Nabrałem takiego szerokiego oddechu, bo ja wiedziałem już w pewnym momencie, im bardziej wzrastałem w swojej tożsamości żydowskiej, tym bardziej miałem takie poczucie, że że społeczność żydowska w Polsce jest po prostu za mała. Że jakkolwiek bardzo wiele mi dała i w dużym stopniu mnie ukształtowała, to wiedziałem, że ona jest za mała. A Izrael był kompletnym nowym otwarciem. Po pierwsze dlatego, że nie miałem już absolutnie, na Białorusi to jeszcze miałem jakieś struktury, bo na Białorusi funkcjonowała synagoga w Grodnie, w której parę razy byłem, owszem chabacka, ale jednak. Natomiast ja trafiłem do akademików na Uniwersytecie w Haifie, w których owszem synagoga była, ale była otwierana czasami, ale zasadniczo rzadko. Więc synagogi tam nie było, więc pierwszy szabat się więc pamiętam, że po paru dniach zorientowałem się, że synagoga będzie zamknięta, że kolacji szabatowej nie będzie ani w żadnej gminie, ani w żadnej synagodze, więc trzeba sobie szabat ogarnąć. Na szczęście byłem na studiach nie sam, ponieważ byłem z dwójką osób z Polski, które też były też ze społeczności żydowskiej. Sarą i Statkiem. Więc pamiętam nasz pierwszy szabat, że kupiliśmy sok winogronowy i chałkę i zrobiliśmy błogosławieństwa. I tak zaczęły się nasze kolacje szabatowe. Ja miałem ksywę Rabin Kirschenbaum, ponieważ ja byłem zawsze odpowiedzialny za robienie kiduszu i błogosławieństwa nad chałką. Te kolacje szabatowe, które zaczęły się od czterech osób, pod koniec roku akademickiego przyciągały nawet do 60. Wyciągaliśmy stoły na zewnątrz i każdy coś przynosił, robiliśmy kolacje szabatowe pod gołym niebem na 60 osób. Dla społeczności, dla ludzi z całego świata, Żydów i nieżydów. To było naprawdę, i wtedy tak naprawdę nabrałem aktywistycznego wiatru w żagle. Takiego, że jak sobie czegoś sam nie rozorganizuję, to tego nie będzie, ale też poczułem, że mam siłę taką, że mam ku temu i predyspozycję, i chęci, mówiąc wprost. I to mi bardzo, bardzo, bardzo dużo dało. W międzyczasie też stopniowo odchodziłem od bycia religijnym. Myślę, że gdzieś tak od 2011 roku. Ale Izrael był takim absolutnym katalizatorem przyspieszającym zmiany. Po pierwsze dlatego, że dojrzewałem do coming outu, w sensie wyjścia z szafy jako gej, co przez dłuższy czas również z powodów religijnych wypierałem i nie chciałem, nie byłem w stanie pogodzić bycia osobą religijną z byciem gejem, ale powoli zacząłem się akceptować. Właśnie też dzięki minieniu, ponieważ koordynatorem nim był otwarty gej, który miał męża i córeczkę z in vitro, więc jakby po raz pierwszy zobaczyłem, że może nie w Polsce, ale są miejsca na świecie, gdzie można być osobą, dla której tożsamość żydowska, również religijna, jest ważna i że można być partnera żydowskiego i dziecko i wychowywać to dziecko w tradycji żydowskiej. Gdzieś wtedy się pojawiło takie marzenie, że ja też bym tak chciał. Gdzieś tak w 2012 roku pojawiło się takie marzenie, że ja też bym tak chciał. W Haifie powoli... Pamiętam, że pierwszy semestr ja jeszcze chodziłem w kaszkiecie, ale w trakcie z przerwy semestralnej poleciałem do Polski, zrobiłem coming out
I potem już przestałem nosić kaszkiet. Jakby wyszedłem z szafy i w jakimś stopniu przestałem być religijny, w sensie też zacząłem chodzić do, dzięki mojej przyjaciółce Sarze, która chodziła w Polsce do synagogi, do rabina Stasa, do synagogi Etzheim, więc ona mnie zaciągnęła do, po raz pierwszy chyba w życiu, bo poszedłem do synagogi nieortodoksyjnej. Bo na początku w Haifie chodziliśmy, znaleźliśmy synagogę dosyć blisko uniwersytetu i z Sarą chodziliśmy do synagogi ortodoksyjnej jakieś 15-20 minut piechotą z kampusu w Haifie na górze Karmel, na dół do synagogi, wracaliśmy z tej synagogi piechotą. Ale potem Sara miała chłopaka z autem, więc już było łatwiej, więc już jeździliśmy autem do synagogi reformowanej w Haifie na dole. Haifa jest na wzgórzach, więc ten czynnik komunikacyjny jest istotny. Tutaj to nie jest. Haifa jest takim miastem, gdzie się nie da dojechać nigdzie rowerem albo piechotą. Tam trzeba mieć auto albo autobusem, komunikacją miejską. Więc jeździliśmy do tej reformowanej synagogi. Ja pamiętam, że zacząłem się w niej odnajdywać. I w trakcie tych rocznych studiów w Haifie przede wszystkim byłem absolutnie zachwycony poziomem studiów. Byłem zachwycony tym, że miałem możliwość skonfrontowania narracji, polskiej narracji zagłady i tego, jak się uczy o zagładzie po polsku, z izraelską narracją o zagładzie i też z moją osobistą narracją rodzinną o zagładzie. Pamiętam, że do końca ani ta narracja akademicka polska nie była do końca moją narracją osobistą, a tym bardziej ta narracja o zagładzie izraelska nie była moją narracją. Też ta białoruska, czy ta, nazwijmy to, postsowiecka narracja, bo też się tym interesowałem, spotykałem się z różnymi wykładowcami w trakcie mojego pobytu na Białorusi, zajmującym się historią Żydów na Białorusi, czy w szerzej pojętym Związku Radzieckim. Uświadomiłem sobie tak naprawdę dopiero wtedy z całą mocą rolę tego, że pamięć o zagładzie jest polityczna. Jest i zawsze będzie polityczna. I że kwestia pamięci o zagładzie, niestety każdy kraj, czy to Izrael, czy to Polska, czy to kraje czy byłego Związku Radzieckiego, będą używały ją i mówiły o zagładzie w jakimś stopniu ze swojej perspektywy, która ma im jakieś cele załatwiać. I od tamtej pory zostałem się takim... Z jednej strony mnie to bardzo fascynuje. W ogóle pamięć o zagładzie to jest jeden z tych tematów, który mnie fascynuje najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie związane z zagładą. Owszem, te suche fakty, to znaczy kto, kiedy, jak i dlaczego, jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, ale najbardziej fascynowało mnie to, dlaczego pamiętamy jako narody, czy jako ludzie w jakiś określony sposób. I pytanie, i w tym wszystkim zacząłem sobie zadawać pytanie, ponieważ zacząłem myśleć o Ali, gdzie ja jestem ze swoją tożsamością? Gdzie jestem ze swoją tożsamością, kim ja się czuję. To znaczy na pewno czuję się bardzo związany z polską społecznością żydowską, ponieważ moja rodzina była z nią związana. Na pewno to społeczność, na pewno dziedzictwo Żydów Polski jest mi bliskie i zawsze będzie mi bliskie. I te struktury polskiej społeczności żydowskiej, nadal jestem członkiem gminy i nie mam zamiaru się z niej wypisywać. Natomiast tak samo czuję się związany w tym momencie, i to są takie rzeczy, takie pytania, które towarzyszyły mi już od moich studiów w Izraelu, że zacząłem wrastać powoli. To było takie pierwsze powolne zapuszczanie korzeni i uczestniczenie w życiu żydowskim w kraju, gdzie to życie żydowskie nie jest mniejszościowe. To znaczy, pamiętam szok klasowej Chanuki na studiach, że jakby moim punktem odniesienia był kraj, gdzie jest klasowa Wigilia.
A klasowa Hanuka, że razem z ludźmi z mojego roku zapalamy Hanukije, czy zrzucamy się na pączki, przynosimy pączki. Albo to, że na autobusach w Hajfie, czy w ogóle w całym Izraelu jest Hanuka Sameach. To było coś nowego. To mi dało myśl, że to był naprawdę też taki czynnik w moim odchodzeniu do odbycia osobą ortodoksyjną, ponieważ miałem takie wrażenie, że w Polsce bycie bardzo, osobą bardzo religijną, gdzieś mnie w tej społeczności, w tej tożsamości żydowskiej, w tej zbudowanej przeze mnie na bazie korzeni rodzinnych umacniało. A w Izraelu cały kraj, może nie cały kraj, ponieważ mieszkałem w Hajfie, gdzie mieszkało i mieszka dużo Arabów chrześcijan i Arabów muzułmanów i to było bardzo widoczne na kampusie. Ja mieszkałem sam w akademiku z trzema druzami w mieszkaniu, więc zetknąłem się z tą nieżydowską twarzą Izraela, z tym, że Izrael jest krajem, gdzie nie mieszkają tylko Żydzi, ale w przestrzeni publicznej ten charakter żydowski Izraela jest dosyć widoczny. Pamiętam, że to było dla mnie fajne, ponieważ to przestało być takie mniejszościowe, to przestało być czymś, co było niezwykłe. Bardziej niezwykłe było bycie z Polski. Wtedy jeszcze bardziej tłumaczyłem, prostowałem, mówiłem o swojej historii rodzinnej. Wtedy jeszcze, myślę, miałem takie wrażenie bardziej bycia stąd, bardziej bycia, w sensie bycia stąd w sensie Polski. Teraz uświadomiłem sobie, że myśląc o Polsce, bardziej myślę stamtąd i nie wiedziałem, jakiego słowa użyć. Na pewno wtedy, no bycie osobą z Polski wiązało się z licznymi pytaniami o historię rodzinną, o polski antysemityzm, i to było cały czas ciągle to samo. Pamiętam, że na początku zawsze mówiłem, że ja w tamtym czasie mówiłem, że ja w Polsce mam na co dzień żywą bibliotekę, szczególnie po powrocie do nazwiska rodzinnego w 2010 roku, przed skończeniem licencjatu. Wróciłem do nazwiska rodzinnego, czyli wróciłem do nazwiska Kirschenbaum. I to było takie coś, że to nazwisko bardzo często stawało się przyczynkiem do pytań. A skąd to nazwisko? Czy to niemieckie? Ja mówię, że nie, to nazwisko pochodzi z jidysz, znaczy to i to. I potem zaczynało się, jak to my to nazywaliśmy w społeczności żydowskiej, 100 pytań do Żyda. Ale takie 100 pytań do Żyda jest super raz na jakiś czas. Ale po jakimś czasie, nawet zadane w dobrej wierze i z czystego, szczerego zainteresowania, po jakimś czasie się robi męczące. Bo czasami chcesz funkcjonować w towarzystwie nie jako ktoś, kto ci, idąc na imprezę, czasami chcesz się po prostu napić wiśniówki, a nie tłumaczyć komuś w kącie zawiłości, koszerności. A to się naprawdę zdarzało i ja absolutnie to nie mówię, że byłem zmęczony wcale nie tym, że to jest, że ktoś, nie wiem, odniósł się do mojego pochodzenia, czy do mojego nazwiska, czy do mojej tożsamości negatywnie, tylko bardziej do tego, że to generowało zainteresowanie, którego czasami miałem dosyć. Izrael na początku, na studiach, generował takie zainteresowanie w drugą stronę. I teraz, po jakimś czasie, bo zrobiłem Aliję do Izraela w 2013 roku, te studia trwały rok, zrobiłem Aliję do Izraela jesienią. Natomiast miałem wtedy zupełnie inne plany życiowe. Ja zrobiłem Aliję głównie po to, żeby zrobić ulpan i dokończyć studia. A potem chciałem pójść na doktorat do Stanów Zjednoczonych ze studiów holokaustowych. Natomiast jedną rzecz wyniosłem z tych studiów poza dosyć dużą wiedzą o Holokauście, to też w trakcie tych studiów okazało się, że mam, i to jest coś, o czym teraz mogę mówić przez wiele lat, ale przez wiele lat temu zaprzeczałem i unikałem myślenia o tym, mam dosyć mocne ADHD.
czego nigdy, co teraz wydaje mi się oczywiste, ale w trakcie tych studiów, szczególnie w momencie, kiedy przyszło do pisania, okazało się, że ja po prostu, jest mi bardzo, bardzo ciężko siedzieć i skoncentrować się dłużej niż 10 minut na mówiąc po prostu, na czterech literach siedzenia i pisania. Więc miałem dosyć duże trudności z pisaniem. Ja nie mam żadnych problemów z przyswajaniem gigantycznej ilości wiedzy, natomiast bardzo szybko, szczególnie tej mnie interesującej, ale żeby tę samą wiedzę przelać na papier, jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie, więc miałem bardzo trudny moment w Izraelu. Myślę, że nie byłem gotowy na tę aliję ówcześnie. W 2013 roku absolutnie nie byłem gotowy na aliję. Psychicznie i po niecałym roku od alii, w dosyć złym stanie psychicznym, mówiąc wprost, depresji takim na tle, przede wszystkim nieradzenia sobie ze studiami, takiej frustracji i poczucia dużej dozy samotności, wróciłem do Polski. Wróciłem do Polski w 2014 roku. Myślałem, że wracam troszeczkę się podreperować i wrócić na stałe do Izraela, ale życie mnie porwało, to znaczy dostałem pracę z językiem hebrajskim, założyłem Stowarzyszenie Żydowskie Zukunft, takie, które miało wreszcie stworzyć mi i grupie moich znajomych platformę na aktywizm żydowski. A przede wszystkim na to, żeby nie być zależnym od społeczności żydowskiej zorganizowanej, jeżeli chodzi o narrację i tego, co my w swoim życiu żydowskim robimy. To znaczy, jak obchodzimy święta żydowskie, jak mówimy o sobie, jak siebie identyfikujemy jako Żydów. I to miała być taka też platforma, co zresztą nam się udało, spełniania naszych, jak to myśmy nazwali, spełniania naszych żydowskich marzeń. To znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że ja mogę mieć jakąś jedną wizję bycia Żydem, natomiast każda inna wizja bycia Żydem jest dobra, jeżeli ktoś przede wszystkim chce, przede wszystkim deklaruje chęć. Bo bardzo wiele osób deklaruje też chęć działania i zawalczenia tą wizję, bo bardzo dużo, tak mi się przynajmniej wydawało, że bardzo dużo osób z polskiej społeczności żydowskiej uczestniczyło w niej biernie. Jakby funkcjonowało w życiu gminy, ale nie chciało wiele robić. Jakby ograniczało się do tego, co gmina robi. Też ja mówię tutaj o gminie żydowskiej we Wrocławiu, bo w gminie żydowskiej w Warszawie, czy w społeczności żydowskiej w Krakowie, to w międzyczasie powstało JCC, czy w Warszawie powstało JCC i rzeczywiście w tych społecznościach żydowskich coraz więcej powstawało takiej świeckiej aktywności żydowskiej. We Wrocławiu w 2014 roku, oprócz spotkań TSKŻ-u, które miały, nazwijmy to, dosyć wyczerpaną i mało atrakcyjną dla osoby młodej formułę. Postanowiliśmy, że stworzymy to stowarzyszenie i rzeczywiście zaczęło się od kolacji roszchaszanowej. Pamiętam, że gmina z jakiegoś powodu, dlatego że chyba szukała rabina, nie zorganizowała drugiej kolacji roszchaszanowej, to myśmy zrobili kolację roszchaszanową zupełnie spontanicznie u mnie w domu na 25 osób. Od 4 miesięcy Jonaszacz do 71 roku życia. Bo ja miałem te doświadczenia hajfijskie, takie, że zasadniczo jak się chce, to można zrobić składkową kolację szabatową dla 20 osób bez problemu. Potem założyliśmy to stowarzyszenie. I takim strzałem w dziesiątkę, który zrobiliśmy, były dwa projekty. Założyliśmy projekt, który przez jakiś czas bardzo dobrze działał, który się nazywał Żydowski Klub Kulturalny.
To znaczy chcieliśmy, żeby ludzie ze społeczności żydowskiej różnych pokoleń integrowali się, niekoniecznie tylko przy świątecznym talerzu, ale także poza społecznością. I potrafiliśmy mieć po 20, 30, 40 osób na wyjściu. To było bardzo, rzeczywiście też w różnym wieku. I wtedy też wyszło tej jesieni, że naszej społeczności przydałby się projekt, który nazwaliśmy Dniem Cedaki. To było zanim jeszcze powstał Dzień Mitzwy, myśmy zrobili Dzień Cedaki, bo mieliśmy parę osób społeczności, które naprawdę potrzebowały pomocy. I nadal mamy w społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku, ja to mówię, szerszej społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku, bo Dolny Śląsk jest o tyle wyjątkowym regionem w Polsce, że nadal istnieją w nim, co prawda malutkie i na wykończeniu, małe społeczności żydowskie poza dużym miastem. Czyli tam kilkadziesiąt osób w Dzierżoniowie, trochę w Legnicy, trochę w Wałbrzychu i poza Dolnym Śląskiem geograficznie, ale społecznie absolutnie tak, w Żarach. I tam są ludzie, którzy potrzebowali bardzo często wsparcia takiego stricte materialnego, więc zorganizowaliśmy Dzień Cedaki. Takiego wsparcia, jedzenia dla ludzi, wsparcia finansowego, środków finansowych dla ludzi. Rzeczywiście pomogliśmy chyba 5 czy 6 rodzinom w potrzebie, włącznie 25 osobom. I to było bardzo tego warte, ale spotkaliśmy się też wtedy z bardzo dużą niechęcią zorganizowanej społeczności żydowskiej, organizując to. W ogóle organizując te aktywności. I przez parę lat to był trudny moment, ponieważ robiliśmy fajne wydarzenia, a byliśmy traktowani w jakimś stopniu przez gminę jako konkurencja, jako że my byliśmy traktowani jako jakby, że jesteśmy młodą krwią, która się pcha do struktur gminnych i chce gminę przejąć. To było trudne, niestety to było bardzo, bardzo trudne. I w jakimś stopniu doprowadziło to po paru latach, gdzieś tak po 3 latach z kawałkiem, do wypalenia. Takiej niechęci do... niechęci już robienia dłużej. Poza tym też takiego przekonania mojego, że ja nie... chociażbym nie wiem, jak się starał, nie stworzę sobie takiej społeczności żydowskiej we Wrocławiu, czy nawet gdzie bym chciał wyjechać, do Warszawy w Polsce, jaki chciałbym żyć. Że jednak ta Zadra dla mnie... izraelska, czyli taka Zadra tego, że Izrael pozostawił ślad na moim, na tym, gdzie ja chciałbym być i jak ja bym widział swoje życie żydowskie. I to gdzieś ta frustracja i ta potrzeba bycia, prowadzenie innego życia żydowskiego w innych warunkach, innych realiach była na tyle duża, że ja się w pewnym momencie wycofałem z życia żydowskiego. Gdzieś tak w 2017 roku, jesienią, wycofałem się z życia żydowskiego w Polsce. Tak psychicznie. W sensie przestałem uczestniczyć w życiu żydowskim w Polsce. To też się wiązało ze śmiercią bardzo bliskiej mi osoby. To był przyjaciel mojego dziadka, taki mój przybrany dziadek, który zmarł w 2017 roku w wieku lat 97, po którego śmierci poczułem, że społeczność żydowska, do której dołączyłem w 2006-2007 roku,
już nie istnieje, że nie istnieją już prawie, albo prawie już nie żyją ci ludzie, nie istnieje ta społeczność, kiedy na Jom Kippur pół dziedzińca było wypełnione ocalałymi z Holokaustu. Że zostały jeszcze nieliczne dzieci Holokaustu, ale które przeżyły wojnę jako dzieci, które w zasadzie tego okresu przedwojennego już nie pamiętały, albo jak przez mgłę pojedyncze rzeczy, jakby ta baza społeczności żydowskiej, którą znałem, która była mi bliska, ludzie z pokolenia mojego dziadka, czy moich dziadków, zmarli. Po śmierci pana Natana, po śmierci pana pułkownika, też nie czułem się do końca w domu, też ta gmina zaczęła się zmieniać. Pojawili się zupełnie nowi ludzie, bo w społeczności żydowskiej w Polsce bardzo często jest tak, że ludzie odkrywają swoje korzenie, bądź z jakichś powodów decydują się na judaizm przejść, ale zostaje na stałe, ponieważ tożsamość, nie wszyscy decydują się na konwersję, dla niektórych to jest za trudne, niektórzy traktują to jako jakiś czas, jakiś okres w swoim życiu i potem odchodzą, więc bardzo często jest tak, zresztą w czym nie ułatwia gmina, bo nie prowadzi jakiegoś, gmina nie zawsze prowadzi jakiś sposób zatrzymywania, nie ma jakiegoś programu zatrzymywania tych osób w gminie, czy w społeczności. Więc dużo osób odchodzi i ta gmina się zmienia. Człowiek ma wrażenie, że zostają tacy starzy członkowie, starzy bywalcy, ale co kilka lat, człowiek może być 2-3 lata w Izraelu, czy gdzieś poza, przychodzisz i to są zupełnie, na kolacji szabatowej poza tymi ludźmi, którzy zawsze są zupełnie inni ludzie. I to sprawia poczucie takiego, że ciągłego zaczynania od początku, że ciągle są nowi ludzie, że ciągle tym ludziom trzeba tłumaczyć od początku, że ci ludzie nie znają historii tej gminy i nie znają ciągłości tej gminy. Nie mają ciągłości, bo dla nich ta gmina zaczyna się razem z nimi. A nie zaczyna się z, powiedzmy, kilkanaście lat temu, a z perspektywy już bycia w gminie prawie 14 lat, czy związane ze społecznością żydowską we Wrocławiu 14 lat, to ja już widzę kawałek, jakby widziałem już kawałek historii tej gminy powojennej. Widziałem, jak ta gmina się zmieniała, widziałem zmianę pokoleniową. Więc przynajmniej kilka zarządów i kilka podejść do życia żydowskiego. To jest ta perspektywa, którą człowiek ma, a którą ludzie, którzy się pojawiają w społeczności, nie mają. I to sprawia, że czujesz się bardzo obcy. Więc ja się z tej społeczności w 2017 roku wycofałem. W 2018 roku na chwilę wyjechałem do Izraela, ponieważ mieszkałem, poznałem mojego ówczesnego faceta, natomiast rozstałem się z nim i wróciłem do Polski. Przyznaję wtedy, że zrobiłem błąd, ale nie czułem się psychicznie gotowy na zmaganie się z izraelską rzeczywistością samemu. Jakby po rozstaniu z moim facetem, który był Izraelczykiem, nie... Gdzieś tak cały czas wydawało mi się, że ja sobie w Izraelu nie dam samemu rady. Przez rok mieszkałem w Polsce, ale ten powrót do Izraela gdzieś zawsze o nim mieszkałem. Myślałem o tym, żeby wrócić na stałe do Izraela. Im bardziej starałem sobie wyobrazić, że mógłbym zbudować swoje życie gdzieś poza... Znaczy nie widziałem siebie zupełnie już w Polsce, zupełnie. Ani społeczności LGBT we Wrocławiu, w której byłem bardzo aktywny, bo organizowałem w międzyczasie jeszcze 3 marsze równości we Wrocławiu. Ani społeczności żydowskiej. Kiedy myślałem, czym ja bym się chciał zajmować, gdzie bym chciał mieszkać, Polski w tym w ogóle już nie było. Gdzieś tak od 2017 roku, od jesieni, w ogóle nie,
Nie ma. Jakby Polski, na teraz jakby mnie zapytała o to, gdzie jest Polska, jakby, czy widziałbym swoje życie w Polsce, powiedzieć, że absolutnie nie. Więc wyjechałem, aplikowałem ubiegłego roku latem zdalnie na różnego rodzaju prace, które mi się wydawały tak zwanymi pracami bezpiecznymi, czyli na różne prace w Yad Vashem. Różne prace w Yad Vashem, ponieważ Yad Vashem dla wielu polskich emigrantów jest takim punktem zaczepienia, bo nie oszukają tam raz na jakiś czas ludzi mówiących po polsku, w innych językach. Jeszcze z moim wykształceniem wydawało mi się, że to może być dobre miejsce, żeby się w Izraelu zaczepić. Ale miałem, przyznam szczerze, dosyć mały brak wiary w to, że ten powrót do Izraela mi się uda. Do tego stopnia, że ja miałem rozmowę kwalifikacyjną w czwartek, a we wtorek jeszcze nie miałem biletu do Izraela. I w ogóle myślałem, że ja na tą rozmowę w ogóle nie polecę. Ale moja przyjaciółka, którą razem zakładaliśmy Cukuns, powiedziała mi, że ona chce mnie jutro zobaczyć, że sprawdziła mi, kiedy jest lot do Izraela, że ten lot miał być w środę. I we wtorek w godzinach popołudniowych powiedziała mi, że ona chce mnie, żebym ja jutro poleciał i że kupuje mi bilet na autobus do Warszawy, że jutro polecisz z Warszawy do Izraela. W Warszawy, bo mieszka obecnie pod Warszawą. Jutro z Warszawy polecisz do Izraela, ja cię odwiozę na lotnisko i że kupiłam ci bilet na autobus do Warszawy na za 2 godziny. Więc ja się na emigrację spakowałem do jednej walizki w 20 minut. Poważnie, to jest to z myślą taką, że tak w sumie najwyżej kupię najwyżej kupię bilet powrotny i wrócę, jeżeli mi się nie uda. Więc mój paszport izraelski był nieważny, więc ja we wtorek pojechałem do Warszawy, w środę o 14, we wtorek o godzinie 22 kupiłem bilet na środę do Izraela, na 14, a o 9 rano pojechałem do ambasady i o 10 rano trzymałem paszport izraelski, nowy, już wyrobiony w ręku. I o godzinie 14 poleciałem do Izraela. W czwartek miałem rozmowę kwalifikacyjną w Jerozolimie, której wychodząc z rozmowy już wiedziałem, że tej pracy nie dostanę. A w piątek przeprowadziłem się do Tel Awiwu, nie mając... Przyznam szczerze, że ja zawsze mówię, że gdzieś tam czuwa nade mną ręka boska, ponieważ to się nie miało, mój powrót do Izraela z punktu widzenia logiki nie miał się prawa udać. Ponieważ miałem jakąś tam kwotę pieniędzy odłożoną, ale kwota, która byłaby za mała, żeby zapłacić zaliczkę na mieszkanie, czy się wynająć mieszkanie. Więc przez pierwsze półtora tygodnia mieszkałem w Tel Awiwie u moich przyjaciół ze studiów w Hajfie na kanapie, a potem którzy byli w 8 miesiącu ciąży, więc wiedziałem, że to mieszkanie na kanapie w salonie jakby ma bardzo precyzyjny time frame, że się musi skończyć, bo nie będę mieszkał z noworodkiem w mieszkaniu jedną sypialnią i salonem. Więc miałem trochę nóż na gardle i moi znajomi, więc jednocześnie szukałem pracy i jakiegoś mieszkania i moi dalsi znajomi zaprosili mnie do siebie na weekend, żebym się u nich w Tel Awiwie, żebym się u nich przespał, bo na jakieś swoje urodziny. I po weekendzie zaproponowali mi, słuchaj, fajnie się z tobą mieszka, może byś mieszkał z nami. Więc w przeciągu 2 tygodni od powrotu do Izraela, 2,5 tygodnia, znalazłem pracę i mieszkanie. I tak się od tej pory, od początku października jestem tutaj. Bardzo szybko zmieniłem pracę na inną, bo wrzuciłem pracę, to była pierwsza praca, którą znalazłem. Zmieniłem pracę na pracę bardziej mi odpowiadającą, czyli uczenie angielskiego. Nawet w międzyczasie zdążyłem się jeszcze zapisać i skończyć pierwszy semestr studiów podyplomowych z nauczania języka angielskiego przed koroną. Natomiast
Moim marzeniem od 17 roku życia było, zanim jeszcze myślałem sobie, że fajnie by było być panem wykładowcą na uniwersytecie, tylko że problem z byciem panem wykładowcą jest to, że oprócz robienia tego, co uwielbiam robić, i uczenia, to jeszcze trzeba pisać. A studia magisterskie bardzo mi dobrze pokazały, że o ile nauczanie idzie mi nieźle i że uwielbiam to robić, uwielbiam się przygotować do wykładu i wykład na naprawdę na dowolny mnie interesujący temat, to jest uczenie jest to, co zdecydowanie lubię robić najbardziej, to nie nadaje się do kariery akademickiej, a zawsze moją wielką pasją, co też zresztą robiłem w trakcie, jak wróciłem do Polski w 2018 roku i przez rok mieszkałem w Polsce, to też oprowadzałem Izraelczyków po hebrajsku po Wrocławiu. I po raz pierwszy zacząłem, to było jakieś takie dodatkowe źródło mojego dochodu, co uwielbiam robić, ja uwielbiam uprowadzać. I bardzo szybko zacząłem oprowadzać niewielkie grupy Polaków po Izraelu. Od grudnia wróciłem do październiku, do Izraela na początku października, a w połowie grudnia, ja pamiętam, oprowadziłem pierwszą moją osobę po Tel Awiwie. Do tego stopnia zaczęło mi się to kręcić, mówiąc kolokwialnie, że ja na początku lutego porzuciłem moją pracę nauczyciela angielskiego, ponieważ przez cały luty, ja byłem zabukowany, jeżeli chodzi o turystów z Polski, w zasadzie gdzieś tak do końca maja, na początku lutego. Więc wydawało mi się, że uczenie angielskiego popołudniami jest mi kompletnie niepotrzebne, kiedy mogę robić to, co lubię robić najbardziej. No cóż, gdybym wiedział, że za miesiąc kawałkiem przyjdzie korona, zapewne trzymałbym się tej pracy nauczyciela angielskiego. Ale na początku lutego nie mogłem tego wiedzieć. W trakcie korony, pamiętam ostatnią grupę, którą oprowadzałem 10 albo 11 marca. Potem się skończyło. Izrael zamknął chyba do 15 albo do 17 marca mieli opuścić Izrael wszyscy nieobywatele i nierezydenci Izraela. To znaczy ostatni turyści chyba wyjechali 15. Tych moich turystów ja oprowadziłem po Tel Awiwie, wsadziłem w autobus na lotnisko i oni sobie pofunęli do domu, a ja zostałem tak naprawdę z niczym, bo nie bardzo mogłem wrócić do mojej pracy już nauczyciela angielskiego, ale w tym właśnie się przeprowadziłem do Sabletu, bo już po pół roku mieszkania z moimi przyjaciółmi chciałem mieć, już mówiąc wprost, lepsze warunki lokalowe, więc przeprowadziłem się właśnie do Sabletu, zresztą od dziewczyny, która zrobiła Aliję z Warszawy, na miesiąc, do Sabletu i w tym pięknym Sablecie na Florentynie zastanawiałem się, co ja będę robił dalej. I nie miałem bladego pojęcia, z czego ja będę żył. Szukałem jakichś korepetycji z angielskiego, jakichś tłumaczeń. Troszeczkę znalazłem, ale to nie były wystarczające pieniądze, żeby się utrzymać na dłuższą metę w Izraelu. Ale wsparcie polsko-izraelskiej, tak zwanych Polanin, czyli polsko-izraelskiej społeczności żydowskiej, jest niesamowite. Jest to jeden z najbardziej pozytywnych aspektów mojego mieszkania, zdecydowanie mojego mieszkania w Izraelu. Odezwał się do mnie Izraelczyk z polskimi korzeniami, który na co dzień mieszka w Warszawie. Ale poznaliśmy się w lutym w Izraelu, ponieważ wpadł w lutym do Izraela, który na co dzień na co dzień mieszka w Warszawie od 4 lat i oprowadza Izraelczyków po Warszawie. Może go znać, nazywa się Adam Koren. No, może akurat go nie znam, ale kojarzę, że rzeczywiście jest taki przewodnik. Jest taki chłopak, który oprowadza Izraelczyków po Warszawie, organizuje i nie tylko po Warszawie, po całej Polsce, pracuje dla Elalu. On ma polskie korzenia, ma bardzo ciekawą historię, w ogóle polecam z nim wywiad. Ma polskie korzenie, ma polski izraelski paszport.
I on wrócił do Izraela na czas korony i wrócił do swojego zawodu wyuczonego, czyli do bycia aptekarzem. Jego apteka rozkręca sklep internetowy i zaproponował mi gdzieś w połowie kwietnia pracę w tej aptece. I ja w tej pracy już 3 miesiące pracuję. To jest praca, która spadła mi z nieba, ponieważ pozwala mi związać koniec z końcem. Jeszcze sobie dorabiam jakimiś korepetycjami z angielskiego, jakimiś drobnymi tłumaczeniami, ale zasadniczo, gdyby nie ta praca, nie wiem, z czego byłbym się w stanie utrzymać. Nie wiem, czy do Polski bym nie wrócił. To wsparcie Polonii izraelskiej, czy to starych fal emigracji, nowych fal emigracji, nowych fal alii, czyli ludzi z tego odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, czyli tych, co wyjechali po 1989 roku do Izraela, czy to Polek, żon Izraelczyków, czyli tej Polonii izraelskiej jest dla mnie bardzo, bardzo dużym wsparciem i w trakcie korony mam wrażenie, że ta społeczność, przynajmniej część, którą ja znam, bardzo się zbliżyła. Do tego stopnia, że kiedy znalazłem mieszkanie, to ja znalazłem mieszkanie z inną dziewczyną, która ma pochodzenie żydowskie z Polski, jest obecnie na stypendium, rozważa alię i razem z nią mieszkam. Mieszkamy nad nami piętro wyżej mieszka jeszcze jedna dziewczyna z Polski, która jest na stypendium w Izraelu, więc my tu śmiejemy się, zresztą nie tyle się śmiejemy, nasze mieszkanie, pracujemy nad tym, żeby stworzyć tak zwany polski dom w Tel Awiwie, żeby był takie miejsce spotkań Polonii izraelskiej i jak wrócą turyści, to też Polaków w Izraelu. Tak zwany polski dom w Tel Awiwie, nie polski instytut, polski dom. Pracujemy teraz nad logo i nad stroną, nad fanpage'em na Facebooku, żeby wreszcie się założyć, żeby on ruszył. Przede wszystkim nad remontem. A w międzyczasie ja w trakcie korony zacząłem już oficjalny państwowy kurs przewodnika po Izraelu. I jest to najlepsza decyzja, którą chyba zrobiłem, jeżeli chodzi o swoją przyszłość zawodową, bo mam poczucie, że to jest dokładnie to, co zawsze chciałem robić i to jest dokładnie to, co chcę robić, żeby tylko jeszcze... Mam nadzieję, że jak skończę ten kurs za rok, czyli gdzieś latem powinienem być już licencjonowanym przewodnikiem, że do tego czasu wrócą turyści do Izraela. Myślę, że wrócą.